Maryla Rodowicz opublikowała zdjęcie swojego Kazimierza Wyjawila, co mu dolega. Wiele gwiazd chętnie chwali się swoimi pupilami w sieci, nie ma w tym nic złego. Co więcej, niektóre nawet zalozyły profile na Instagramie ukochanym psom czy kotom. Tak właśnie zrobiła Zofia Zborowska, która ma ukochana suczkę Wiesię. Joanna Opozda z kolei, która jest właścicielka futrzastej Marylin, czysto pokazuje, jak jej pupil. Kropka otwiera paczki, i na dodatek nie ma sobie równych w tej kwestii. Aktorka czasem żartuje, że jest to paczko pies. Maryla Rodowicz z kolei ma dwa ukochane koty, Leszka i Kazimierza. Gwiazda traktuje futrzaki jako swoich przyjaciół, z którymi nawet chętnie rozmawia, i to nie tylko po polsku. Bardzo lubię mówić po rosyjsku, a nie mam z kim, więc rozmawiam z kotami. Mówię do nich w różnych językach. Ostatnio uczę je bulgarskiego. Zawsze jak idę do kuchni, one biegną za mną, bo myślą, że dostanę michę. Wykorzystuję to i mówię do nich po rosyjsku albo bulgarsku. Siedzę i słuchaję, co ja do nich mówię, wyznala jakiś czas temu w rozmowie z Super Expressem. Pupile często goszcza na jej social mediach. Rodowicz chętnie chwali się wspólnym czasem spędzonym z Leszkiem i Kazimierzem. Pokazuje na przykład psoty, jakie się dopuszczają. Niedawno zdradziła NP, że Kazimierz uwielbia robić sobie legowisko na jej tylowych halkach. Teraz kolei przekazała informacje zdrowotne o swoim pupilu. Otóż, wspomniany kot Kazimierz musiał przejść zabieg usuwania zębów. Po tym, jak opublikowała post ta informacja, od razu posypała się lawina komentarzy. Fani opowiadali jej o doświadczeniach w tym temacie ze swoimi pupilami oraz pocieszali, by się nie martwiła. Wiele osób na pocieszenie wysłało jej także zdjęcia swoich kotów. Na pytanie jednej z fanek, czy Kazimierz bardzo cierpi, Maryla Rodowicz odpowiedziała, jeszcze musi nosić kol niż z tydzień. Bo jak ma z diety, to sobie łapkami chce rozdrapać.